Wróciłam przed chwilą do domu i teraz zabieram się za zadanie domowe z grafiki. To jest projekt, który mamy na następny czwartek. I właśnie przyniosłam sobie kartkę do domu, bo chcę wszystko zrobić jeszcze raz, żeby było perfekcyjne. Przerwa od nauki i czas na obiad, krokieciki, które zrobi wujek. Ale mnie hejtujecie na Instagramie, na TikToku. Jak ty mogłaś tak wcześnie ubrać choinkę? No mogłam, miałam taką fantazję i sobie ubrałam. Wy też za niedługo będziecie ubierać. Ja i tak jestem nic, bo ciocia Aga jakby mogła, to ona by miała cały rok choinkę w domu. A teraz wam coś pokażę. Widzicie tego reniferka? Proszę bardzo, teraz hejtujcie Agnieszkę, bo ona tego reniferka postawiła tutaj 31 października. W Halloween. Serio? W moim pokoju był jeszcze Halloween, a tutaj w dużym salonie reniferek został. Dobra, teraz ją hejtujcie, a ja wam coś pokażę. Nie wiem jak u was na DC, ale na moim DC pokazują cały czas takie domki, takie dekoracje świąteczne. I tak one mi się spodobały, że kilka dni temu jak byłam na zakupach, znalazłam je w Meadows i razem kosztowały 21 euro. I można je kupić właśnie w takim zestawie. Mam już domki, ale skończyły nam się podgrzewacze. W tamtym roku w The Range kupowałam świetne podgrzewacze i w tym roku znowu pojechałam. I znowu kupiłam świetne podgrzewacze i pachną jak Sweet Almond and Vanilla. Kupiłam sobie dwie paczki, więc mam zapas do świąt. A po świętach będzie wiosna i kupimy jakiś bardziej orzeźwiający zapach. Dorwałam jeszcze takie pudełko na pralinki. Ja kupiłam pudełko, a ciocia Aga będzie robić praliny. Kiedy będą pralinki? Ale o czym ty mówisz, jakich pralinkach? Pralinka. Tych świątecznych zrobiłam w tamtym roku? Tak. Nie wiem, kiedy będę robiła praliny świąteczne. A na czasy? Miałaś inne czasy zrobić. Miałam, ale nie mam czasu. Jak nie masz czasu, jak koreańskie dramy po nocach oglądasz? No ale wtedy śpisz, więc na czasem nie zjesz. Ale możesz mi na rano zrobić. Aha, serem na czasy na rano? Tak. To dobrze, że rano to tutaj tak samo będzie? Do mikrofali wsadzę. No to już jakieś rozwiązanie. Praliny nie wiem kiedy zrobię, a na czasy zrobię jutro, a wrócimy na TikToka w sobotę. Tak? Okidoki, pasuje wam? Na roli nic nie mówią, to komentarze sobie. A czy mi pasuje? A tobie, a ty chciałeś się nawet nie pytam. A to je pasuje? Może być? Tak. Jutro na czasy? Tak. A praliny wrzucimy na początku grudnia. Dopiero. Te gingerbready zrobiłam w tamtym roku. To za tydzień. Trudno, musisz poczekać. Ja chcę pralinki. Czekaj, gdzieś tu mam jakieś kupne. Kupne! Kupne nie są jak dobre jak domowe. Ja już byczę się w łóżku, jestem w moim cieplutkim onesie. Muszę wam powiedzieć, w Irlandii jest teraz tak zimno, normalnie wstaję rano. Jezus Maria, z łóżka nie chcę wychodzić. O Jezu, gwiazdki muszę zaświecić. O, od razu lepiej. Wiecie co, napiszcie mi w komentarzach, czy u was leży śnieg, bo słyszałam, że właśnie w kilku miejscach w Polsce padał śnieg i normalnie zazdroszczę wam mega. U nas jeszcze nie padał śnieg, ale padało, nie. Lało! Dzisiaj normalnie masakra. Przygotowywałam się na następny dzień w szkole i wyjęłam mundurek, ale zapomniałam, że przecież ja jutro idę bez mundurka, bo mamy taki dzień po prostu bez mundurka, nie musimy płacić albo nic, bo normalnie musimy dać 2 euro, bo to idzie na jakieś charity czy coś, ale jutro idziemy za friko. I wyjęłam koszulę, a teraz ją muszę schować, bo... Nie, nie chcę pójść w mundurku. I nie, że nie mam rączek, bo mam, widzicie je? Umiem zrobić sobie herbatkę, zalać, cukru sobie dodać, pomieszać. Umiem wyjąć mundurek, schować mundurek i aparat trzymać. Prawda, że dużo umiem?
Chciałam, ojejku, jak ziewa. Chciałam wam pokazać, jak Liluzia przepięknie śpi przez ostatnie 3 godziny. Zobaczcie, jaka kulka. Przez ostatnie 3 godziny. O, wstajesz? Obudziłam się, przepraszam. Ona sobie leży na folii bąbelkowej i to jej się tak podoba. Za każdym razem, jak przynosimy do domu folię bąbelkową, to ona się po prostu kładzie. Ja myślę, że to jest urocze. Lili. Liliusia, idziesz spać, tak? Ojejku, ale gdzie musi być ciepło. Jeszcze pod choineczką. Zobaczcie, kto mi się tutaj władował. Kot kotów Blue. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dobry wieczór. Herbatka mi stygnie i chcę zrobić haul. Normalnie te rzeczy, które kupiłam, są mega. 2 świąteczne i jedna inna rzecz. W Primarku kupiłam sobie taką prześliczną świeczkę, która wygląda jak choinka i pachnie przepięknie i kosztowała tylko 3 euro. Druga rzecz. Zajebista rzecz. Gingerbreada, zobaczcie jaki on jest uroczy, jeszcze nie wiem jakiego nazwę. Kosztował 4,50. 4,50 to tylko euro 50 więcej niż ta świeczka. Deal? Deal. Ciastek, you be my best friend. Forever and ever. O nie, kolejna majtki, kolejny biustonosz. Wy nie nosicie bielizny, serio? Kupiłam sobie taki set i on jest normalnie taki mięciusi, jest bardzo, bardzo mi się podoba. Kosztował 7 euro i jest różowy. Później garb będzie hot, hot, hot. Żartuję. Hot pink. I ostatnia rzecz, wiem, pewnie widzicie kolor, myślicie, Vera, pomarańczowy? Wiem, pomarańczowy to jest taki nietypowy kolor, ale zobaczcie, jaka mega! Oversize, wiecie. Ostatnio bardziej lubię rzeczy, które są ciaśniejsze niż oversize. Nie wiem, zmieni. Dorastam! Nie tutaj, ale tutaj. Kosztowała 7 euro! Była 16, a teraz kosztuje 7 euro, bo była promocja. Ona jest prześliczna, ja ją jutro ubieram do leginsów po szkole. A nie! Chyba, że do szkoły! Jak myślicie? Pozdrawiam Cypr, czekam na hałwę, jedną mandarynkę i koty.